fantastyczny jest ten instynkt w człowieku, który sprawia, że człowiek jakby automatycznie, bezwiednie idzie tam, gdzie jest życie. Szuka tego miejsca, tej przestrzeni, w którym pulsuje prawdziwe życie. Tak rozumiem to słowo, w którym czytamy, że Paweł jest, no, jakby nie było, w jakiś sposób uwięziony w tym swoim mieszkaniu, ale to do niego przychodzą przez ten czas wielu miesięcy, cały czas do niego przychodzą ludzie, żeby słuchać jego nauki. Dlaczego? Dlatego, że instynktownie czują, że tam jest życie, że w tym, co głosi Paweł, jest prawda. Dlaczego za Janem Chrzcicielem, który wyszedł na pustynię, a to za nim ciągnęły, cała, czytamy, cała kraina judzka ciągnęła na pustynię. Dlaczego Jezus ciągle jakoś unikał tłumów, szedł gdzieś, uciekał na bok, a tłumy szły za nim? Dlatego, że rozpoznawały, że w nim jest życie. Fantastyczny jest ten instynkt, który jest w człowieku. Tak naprawdę to jest Pan Bóg, który mieszka w człowieku. To jest głębia, która jest w nas. To jest Duch Święty, który jest i który nas prowadzi, który nas inspiruje, żebyśmy automatycznie jakby lgnęli do tego, w czym jest prawdziwe życie.